Jeżeli macie czasem problem, aby znaleźć jakiś pobrany przed chwilą plik na swoim smartfonie z Androidem, to ten film jest dla Was. Żeby sobie w tym pomóc, albo wyszukujecie na swoim smartfonie aplikację Files by Google, lub wchodzicie do Google Playa i ściągacie ją, instalujecie, przechodzicie do aplikacji i macie całe tutaj menu bardzo proste, bardzo przejrzyste. Przykładowo, pobieram bilet z aplikacji PKP Intercity na wypadek, żeby mieć go, kiedy będzie przychodził konduktor, a ja nie będę miał akurat dostępu do internetu. Wystarczy teraz przejść do aplikacji Files by Google, wchodzimy w pobrane i ostatni plik jest naszym biletem. Ale to nie koniec przydatności i funkcjonalności tej aplikacji, bo jest tutaj taka fajna opcja, która się nazywa bezpieczny folder. W tym bezpiecznym oto folderze możemy sobie wrzucić do niego jakiś plik i zaszyfrować go PIN-em. Przykładowo weźmiemy sobie obrazy, przejdziemy do jakiegoś zdjęcia, powiedzmy niech będzie to ta fotografia, przechodzimy tu, przechodzimy do przenieść do bezpiecznego folderu, cyk. I kiedy teraz przejdziemy do bezpiecznego folderu, mamy tutaj plik, który przed chwileczką tutaj przenieśliśmy. Oczywiście w bardzo prosty sposób możemy go stąd usunąć, przenieść z powrotem do folderu, w którym znajdował się wcześniej, czyli tutaj do obrazów. Oprócz tego aplikacja ma ciekawą opcję pozwalającą na czyszczenie telefonu z niepotrzebnych plików, starych zrzutów ekranów, dużych plików. Wystarczy przejść tutaj do tej zakładeczki i już możemy sobie z tego korzystać. Ale inną ciekawą opcją jest opcja udostępnianie w pobliżu. Bierzemy teraz drugi telefon, który również ma zainstalowaną aplikację i teraz klikamy sobie tutaj wyślij, przechodzimy tutaj do wybranego zdjęcia, powiedzmy niech to będzie to zdjęcie, klikamy tutaj dalej, tutaj od razu na górze widzicie pojawiła się informacja, że urządzenie przesyła dane, tutaj już mam teraz informację, że jest to ten telefon, który się nazywa XL, tu jest obraz, klikam akceptuj. I już obraz z tego telefonu pojawił się tutaj na tym smartfonie. Mam nadzieję, że ta aplikacja Wam się przyda. Kryje ona jeszcze kilka innych ciekawych funkcjonalności, jak na przykład odzyskiwanie miejsca z aplikacji, wyszukiwanie plików po różnych formatach, czyli na przykład dźwięki, dokumenty, aplikacje. Można sobie dodawać tutaj ulubione, można sprawdzić sobie, jak wygląda nasza pamięć wewnętrzna, jakie tutaj są pliki i foldery. No, a na dzisiaj to wszystko. Dzięki, hej, cześć.